Piątek, 29 maja, Katarzyna Wierzbicka. Zapraszam na wydarzenia. Rząd ogłosił ostatni etap luzowania obostrzeń obowiązujących od 2 miesięcy. Dzięki tym decyzjom będziemy mogli odetchnąć już świeżym powietrzem, pójść do kina, poćwiczyć na siłowni czy popływać. Jednak to nie wszystkie zmiany, jakie nas czekają. Już od 30 maja, będąc na zewnątrz, możemy zdjąć z twarzy uciążliwe, lecz chroniące nas maseczki. Obowiązek zakrywania ust i nosa będziemy musieli stosować w przestrzeniach zamkniętych, gdzie trudne jest zachowanie dystansu społecznego, czyli w sklepach, kościołach, środkach komunikacji masowej, urzędach, kinach oraz salonach masażu. W tych miejscach oraz w restauracjach przestaną obowiązywać limity osób w zależności od metrażu, jednak należy zachować 2-metrowy odstęp społeczny. Wróci również możliwość organizacji zgromadzeń publicznych w limicie 150 osób. Od 6 czerwca ponownie zostaną otwarte kina, teatry, opery oraz cyrki. Instytucje kulturalne będą jednak funkcjonować w odpowiedzialnym rygorze sanitarnym, czyli co drugie miejsce na widowni będzie musiało być puste, a widzów obowiązują odpowiednio założone maseczki. Również od 6 czerwca będziemy mogli wrócić na basen, siłownię, a także do klubów fitness, gabinetów masażu, sal zabaw i parków rozrywki. W obiektach tych obowiązywać będzie zasada dystansu społecznego. Decyzją szefa rządu powróci możliwość organizowania masowych imprez oraz wesel przy zachowaniu limitu 150 osób oraz odpowiedniego dystansu. Mam tę nadzieję, że przy odpowiedniej dyscyplinie, którą Polacy pokazali, że potrafimy ją zachować, że przy tej dyscyplinie będziemy mogli wrócić do normalności gospodarczej szybko, że czerwiec, lipiec to będą te miesiące powrotu w pełni do normalności gospodarczej. Trzymajmy się tej nadziei, ale jednocześnie bądźmy ostrożni, zachowajmy ostrożność. To na pewno nie jest jeszcze koniec zmagań z koronawirusem. Ta walka wciąż trwa, wróg jest groźny, widzimy to w wielu miejscach na całym świecie. Nie chcemy zapłacić kolejnymi zachorowaniami w dużej skali, czy przede wszystkim zgonami. Zakazem objęte pozostaną dyskoteki i kluby, gdyż wciąż stanowią ryzyko powstania ogniska zakażeń. Pomimo zniesienia większości obiecanych obostrzeń, musimy pamiętać o odpowiedzialności społecznej, gdyż koniec epidemii jeszcze nie nadszedł. Pod koniec lutego tarnobrzescy radni przyjęli uchwałę o wprowadzeniu w mieście stref płatnego parkowania. Wojewoda podkarpacki zakwestionował jednak pewne jej zapisy. Gmina wniesie skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego na to rozstrzygnięcie nadzorcze. Taką decyzję podjęli radni podczas nadzwyczajnej sesji. Jak informuje Paweł Kozielec z Biura Prawnego Urzędu Miasta Tarnobrzega, wojewoda podkarpacki stwierdził nieważność 2 zapisów uchwały o wprowadzeniu w Tarnobrzegu stref płatnego parkowania. Jeden zapis dotyczył pobierania opłaty dodatkowej, jak to zostało nazwane w uchwale, a drugi zapis, co do którego została stwierdzona nieważność, dotyczy uprawnień Straży Miejskiej. Zdaniem wojewody ustawa o gospodarce komunalnej w przeciwieństwie do ustawy o drogach publicznych nie daje Radzie Miasta upoważnienia do ustalania opłaty dodatkowej za nieuiszczenie płatności za zaparkowanie. Radni nie zgodzili się z tym stanowiskiem i zdecydowali o wniesieniu skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego. On ma zdecydować, czy stanowisko wojewody jest słuszne. Nie zgadzamy się z takim twierdzeniem wojewody, że nie możemy takiej opłaty umieścić w uchwale dotyczącej pobierania opłat na parkingach miejskich. Też trzeba zwrócić uwagę, że ta opłata to jest niejako ekwiwalent za korzystanie z tego parkingu od osób, które nie uiszczą opłaty w parkomacie. To miało być tak zrobione, żeby to było kompleksowo rozwiązane, żeby nie dochodziło do sytuacji, w których ktoś parkuje i w pewnym momencie stwierdzi, że jednak nie zapłaci za parking i bez konsekwencji mógłby sobie z tego parkingu tak naprawdę korzystać. To nie jest opłata karna naszym zdaniem, to jest opłata po prostu w postaci ekwiwalentu za korzystanie z tego parkingu, gdyż kontrolujący nie są w stanie określić, ile ta osoba tam stała.
Zdaniem adwokata Pawła Kozielca stanowisko wojewody nie hamuje prac związanych z realizacją uchwały i tworzeniem stref płatnego parkowania. Sama uchwała może funkcjonować, ale wyłącznie bez tych przepisów, czyli na ten moment nie mamy możliwości pobierania opłaty dodatkowej, posługując się nazewnictwem z uchwały, za nieuiszczenie opłat za parkowanie na płatnych parkingach w mieście Tarnobrzeg. Przypomnijmy, że płatne miejsca postojowe poza drogami publicznymi mają obowiązywać w 4 punktach Tarnobrzega. Komisja składająca się m.in. z urzędników tarnobrzeskiego magistratu chciała odebrać inwestycje, ale nie mogła. Modernizacja skateparku znajdującego się na terenach zielonych nad Wisłą nie spełniła bowiem jej wszystkich oczekiwań. To już drugi i ostatni etap modernizacji tarnobrzeskiego skateparku. W zakresie umownym było wykonanie urządzenia typu fanbox z poręczą i z barierką. Kompletne urządzenie kosztowało 169 740 zł. Podczas odbioru technicznego tych prac komisja uznała, że ze względów estetycznych nie podpisze protokołu odbioru. Niestety nie mogłam odebrać tego zadania, mimo że wykonawca przedstawił raport z badań, które wskazywały, że urządzenie jest należycie wykonane, zgodnie z wszystkimi normami, to względy estetyczne i jakość wykonania tych prac, no, niezgodnie ze sztuką budowlaną, to jest widoczne nierówności, spękania, no, nie pozwoliły na to, żeby takie urządzenie odebrać jako wykonane zgodnie ze sztuką budowlaną. Wykonawca, przedsiębiorstwo inżynieryjno-budowlane Inżwodbud, dostało 7 dni na usunięcie usterek. Kolejny odbiór przewidziano w środę, 3 czerwca. W związku z pracami remontowymi nad Jeziorem Tarnobrzeskim wprowadzono ograniczenie ruchu. Za nieprzestrzeganie zakazu grożą mandaty. Teren tarnobrzeskiego akwenu to teraz plac budowy. Realizowane są tu dwie inwestycje, w ramach których przebudowane zostaną ulica Plażowa i Żeglarska. Wybudowane zostanie zaplecze gastronomiczno-sanitarne oraz parkingi i place zabaw. Wraz z rozpoczęciem prac przy wjazdach nad jezioro stanęły znaki zakazu. Jest ograniczenie ruchu pieszych, rowerzystów i pojazdów w związku z prowadzonymi pracami budowlanymi i od 2 tygodni funkcjonariusze Straży Miejskiej prowadzą takie rutynowe kontrole terenów ulicy Plażowej, Żeglarskiej. Coraz mniej osób przebywa w tamtej okolicy. To też jest związane z tym, że te roboty budowlane znacznie się nasiliły. Pojazdy ciężkie przejeżdżają przez całą ulicę Żeglarską i Plażową. Na części plażowej już jest zerwana część nawierzchni drogowej. Zakaz ruchu na terenie Jeziora Tarnobrzeskiego obowiązuje do kwietnia 2021 roku. Każdy, kto nie będzie stosował się do przepisów, może zostać ukarany mandatem. Na razie prowadzimy działania prewencyjne, informujemy i pouczamy, ale w pewnym momencie też będziemy musieli przejść do takich bardziej radykalnych działań, czyli karaniem mandatem. I tutaj mandat dla pieszego to jest 50 zł, a dla rowerzysty bądź kierującego pojazdem od 20 do 500. W związku z całkowitym zamknięciem ruchu podmioty prowadzące działalność nad jeziorem stanęły przed poważnym problemem dojazdu do swoich terenów. Po rozmowach ze Strażą Miejską zostały wprowadzone pewne ustalenia. Podmioty, które prowadzą działalność gospodarczą nad Jeziorem Tarnobrzeskim, tutaj Wake Park, Lok czy Marina, kilkakrotnie dochodziło do spotkań pomiędzy inwestorem, wykonawcą oraz przedstawicielami tych podmiotów gospodarczych i udało nam się ustalić zasady korzystania dojazdu do własnych nieruchomości. Tutaj, jeśli chodzi o Wake Park i Lok, ustaliliśmy godziny konkretne, w których będą zorganizowane grupy przejeżdżały na tereny tych podmiotów. I tak, jeśli chodzi o Wake Park i Lok, to jest godzina 10, 13, 16 i 19. I w tych godzinach będzie można tylko w grupach zorganizowanych wjechać. I tutaj właściciel obiektu bierze na siebie pełną odpowiedzialność zabezpieczenia tego przejazdu. Grupy zorganizowane w konkretnych godzinach będą mogły dojechać także do Mariny. Nie będzie możliwości dojechania indywidualnie do tych obiektów. Z utęsknieniem po ponad 2-miesięcznej przerwie nieliczni uczniowie klas 1-3 powrócili do swoich szkół i zasiedli do ławek. Lekcje, w których uczestniczą, odbiegają jednak od tych sprzed czasów pandemii. W ten sposób dzieci rozpoczynały rok szkolny,
a tak go zakończą. Oczywiście tylko ci, których rodzice wyrazili chęć wysłania swoich pociech do placówek, a tych w Tarnobrzegu nie było zbyt wielu. Zainteresowanie ze strony dzieci i rodziców no nie jest jeszcze zbyt duże. W tej chwili na zajęciach w klasach najmłodszych mamy 6 uczniów, z zajęć, z konsultacji korzysta w dniu dzisiejszym 3 osoby. Opór jest dosyć duży, bo ci tylko rodzice, którzy no, nie mają żadnych możliwości opieki nad dziećmi, to posłali te dzieci tutaj do szkoły, pozostali jednak mają duże obawy. Na chwilę obecną mamy 13 dzieci. Dzieci są podzielone na klasy, czyli uczniowie klas pierwszych mają swoją salę, uczniowie klas drugich swoją i uczniowie klas trzecich swoją salę po to, aby było łatwo prowadzić w tych salach zajęcia dydaktyczne, ponieważ takie wprowadziliśmy. Dzieci, które powróciły do szkół, muszą odnaleźć się w nowym systemie edukacyjnym. Od godziny 6.30 do godziny 16.30 mamy czynną świetlicę. W tym czasie mają dzieci zajęcia opiekuńcze, świetlicowe, jak również wyznaczone zajęcia dydaktyczne. I nauczyciele świetlicowi prowadzą w porozumieniu z nauczycielami tych klas, wychowawcami, prowadzą zajęcia dydaktyczne. Na ile jest to możliwe, ponieważ dzieci są z różnych, powiedzmy, trzecich klas, więc nauczyciele tych klas przekazują materiały nauczycielom świetlicowym i oni starają się w miarę możliwości prowadzić z tymi dziećmi zajęcia. A to wszystko też w rygorze sanitarnym. Jak wchodzimy do szkoły, jest strefa przyjęcia dziecka do szkoły, jest również wyznaczona strefa rodzica. Jest mata nasączona środkiem dezynfekującym, także każda osoba wchodząca do szkoły musi zdezynfekować ręce, przejść przez tą matę. Uczniowie zjawiają się w szkole, w maseczkach oczywiście, badamy temperaturę, dezynfekują ręce, no i przechodzą do sal, gdzie nauczyciel prowadzi z nimi zajęcia. Czy wrzesień będzie wyglądał tak samo? Oby nie. Wraz z początkiem czerwca w Tarnobrzegu ruszy akcja odkleszczania. Miasto gotowe jest również na przeprowadzenie odkomarzania. Umowa na odkomarzanie i odkleszczanie terenów Tarnobrzega została podpisana 28 maja i będzie obowiązywała przez 4 miesiące. Od czerwca do września postępowanie przetargowe ponownie wygrała firma z brzegu. W związku z tym, że obecnie komarów jeszcze nie ma, jej przedstawiciele najpierw będą zwalczać kleszcze. Planujemy akcję zwalczania kleszczy w dwóch naszych terenach zalesionych, to znaczy w Parku Dzikowskim i w parku przy dworcu PKS-u. Myślę, że na początku przyszłego tygodnia, bo wiadomo, wszyscy wiemy, że kleszczy jest bardzo dużo, więc będziemy chcieli jak najszybciej. Odkomarzanie w tym sezonie przeprowadzone zostanie tą samą metodą, ale na nowych zasadach. Całkowicie zmieniliśmy system, to znaczy w poprzednich latach firma odkomarzała na nasze zlecenie, płacona miała od jednorazowej akcji. Natomiast w chwili obecnej ogłosiliśmy przetarg i wygrała firma. W umowie jest ryczałt. Przez 4 miesiące my będziemy płacić firmie albo 800 zł za gotowość w sytuacji, w której nie będzie oprysku na kleszcze lub komary, albo będziemy płacić kwotę 24 tysięcy, jeśli taka akcja będzie przeprowadzana. Natomiast firma ma robić do skutku, nawet jeśli miałaby prowadzić akcję 4 razy w miesiącu. Bo wiadomo, jest okres karencji między opryskami, więc to minimum 7 dni musi być przerwy. Natomiast jeśli by miała pryskać nawet 4 razy w miesiącu, to ma to zrobić. Zgodnie z umową, odkomarzaniem mają być objęte tereny o powierzchni 950 hektarów, łącznie z terenami zielonymi na Nadolu, Laskiem Bulońskim, ogrodami działkowymi czy plażą nad Jeziorem Tarnobrzeskim. Jezioro jest lęgowiskiem komarów, a komar lata do kilku kilometrów, czyli to, co się wylęgnie na jeziorze, też dolatuje do miasta. Dlatego też zarówno wrzucamy środek do jeziora, jak i pryskamy te chaszcze przy jeziorze. Pomimo tego, że w tym roku jezioro jest zamknięte. Wszyscy pamiętajmy, że środek czy na komary, czy na kleszcze jest tym mniej skuteczny, im jest krótszy okres po deszczu, a już wiadomo, że w trakcie deszczu się nie pryska, więc wszystko jest rozłożone od pogody. Musimy chwilkę odczekać po ustaniu odpadów. No i najlepiej, gdyby tych opadów nie było po pryskaniu, żeby ta skuteczność była widoczna. W tym roku na walkę z krwiopijcami miasto zarezerwowało w budżecie nieco ponad 90 tysięcy złotych. Radni powiatowi opuścili budynek starostwa, aby w nietypowy sposób przeprowadzić sesję. Nową salą obrad stała się hala gimnastyczna w Zespole Szkół nr 2 w Nowej Dębie.
Choć rządowe restrykcje zostały poluzowane, stan epidemii nie uległ zmianom i wciąż trwa. Dlatego też radni powiatu tarnobrzeskiego, chcąc zminimalizować ryzyko, obradowali poza siedzibą starostwa z zachowaniem bezpiecznej odległości. Bo tutaj możemy zachować odpowiednie odległości, które są gwarantem bezpieczeństwa. No i nie chcieliśmy robić też sesji online, no bo z tym są kłopoty, bywa problem z łącznością, więc uznaliśmy, że sala w starostwie jest trochę za mała, tutaj jest bezpiecznie. Dominującym podczas sesji tematem była kwestia udzielenia wsparcia lokalnym strażakom. I chcemy pomóc gminom, a konkretnie ochotniczym strażom pożarnym, chociaż to nie jest nasze zadanie, tylko zadanie gminy, ale uważamy, że strażacy są gwarantem bezpieczeństwa, pomagają nam i teraz w okresie zarazy, i w czasie powodzi, i w czasie wypadków komunikacyjnych, nie mówiąc o pożarach, więc uznaliśmy, że wesprzemy straże, ochotnicze straże pożarne i każda straż w poszczególnych gminach dostanie pomoc. Każda z gminnych jednostek straży pożarnej otrzyma od starostwa pomoc w wysokości 25 tysięcy złotych. Kwota ta zostanie przeznaczona na sprzęt, umundurowanie czy niezbędne prace remontowe. Ze względu na sytuację pandemiczną funkcjonowanie starostwa powiatowego wciąż pozostaje ograniczone. Oczywiście przyjmujemy interesantów, teraz jest już trochę luźniej, więc robimy to w ten sposób, że po umówieniu telefonicznym petent pojedynczo wchodzi do starostwa i załatwia sprawę. Otworzyliśmy boczne drzwi też, także łatwiej dotrzeć do komunikacji czy do geodezji. No chcemy po prostu, żeby ludzie mogli sprawnie i szybko sprawy pozałatwiać i bezpiecznie. Mamy na to czas, posprzątajmy razem las. To hasło akcji, jaką wspólnie postanowiły zorganizować dwie młode studentki z Tarnobrzega. W ten sposób chcą zadbać o tereny zielone, które są pełne śmieci. O swojej akcji dziewczyny poinformowały za pośrednictwem Facebooka. Sam pomysł zrodził się w czasie jednej z długich kwarantannowych rozmów. Po prostu stwierdziłyśmy, że ile razy idziemy z psami na spacerze, to lasy są i generalnie tereny zielone są strasznie zaśmiecone. I stwierdziłyśmy, Sara mówiła, że zdarza jej się sprzątać i tak na ulicy po swoich sąsiadach, czy tam po ludziach, jeżeli widzi, że nie wrzucają odpadów do kosza. I stwierdziłyśmy, że a może kiedyś się wybierzemy i tak na żarty może stworzymy akcję. Po czym jakieś 15 minut później po tej rozmowie dostaję od Sary wiadomo, żebyśmy rzeczywiście stworzyły tą akcję i tak się cały pomysł zrodził. Akcja ma na celu edukację społeczeństwa i oczyszczenie środowiska z odpadów, po to, by niwelować ewentualne zagrożenia dla lasu, jego mieszkańców i stwarzać idealne warunki do spacerów na świeżym powietrzu. Akcja polega na tym, żeby sprzątać tereny zielone, głównie w Tarnobrzegu, ale też może być to w innych miastach oczywiście, bo zaczęłyśmy, ja na przykład posprzątałam ostatnio w Rzeszowie, jest akcja nawet rozpromowana na Kraków, niektórzy wiedzą z Krakowa, także myślę, że to się po prostu rozszerzy, ale chodzi właśnie o to, żeby posprzątać te tereny zielone, czyli parki, lasy, a nawet pod blokiem podnieść jakiś śmieć, cokolwiek po prostu. A zaśmieconych terenów nie brakuje, w parkach czy lasach. I jest to sprzątać. Nawet jeśli chodzi o małą powierzchnię, to po prostu człowiek sobie nie zdaje sprawy z tego, ile tych śmieci jest. Poszłam na przykład z przyjacielem, który dobrze posprzątamy. Posprzątaliśmy naprawdę mały obszar lasu, a to było około 30 worków śmieci. To było w Rzeszowie, ale w Tarnobrzegu też kilkadziesiąt worków zebrałyśmy. W lesie na Kamionce. Pomysłodawczynie akcji zachęcają nawet do drobnego sprzątania napotkanych odpadów w czasie spacerów. Odzew już jest duży. Niektórzy chętnie podsyłają zdjęcia z porządkowania zielonych terenów. Zaczęli nam ludzie wysyłać zdjęcia, mam nadzieję, że będzie tych osób jeszcze więcej. Nawet moja babcia się włączyła do tej akcji i sprząta wokół bloku swojego, tam plewi, sadzi kwiatki i z tego co słyszałam, to sąsiedzi też poszli w jej ślady i zaczynają sprzątać wokół bloków, bo mają taką możliwość. Ja też słyszałam, że jedna pani pedagogzka z jednej szkoły podstawowej po egzaminach ósmoklasistów będzie chciała ich siódme i ósme klasy zabrać też na takie sprzątanie. I
czekamy po prostu na rezultaty, ale ludzie wysyłają nam powoli. Ja też we Wrocławiu za niedługo muszę wracać, więc będę propagować akcję wśród swoich wrocławskich znajomych. Nawet znajomi z Lublina się do mnie odezwali też, że włączą się w to, także no szerzy. Akcja Mamy na to czas, posprzątajmy razem las, rozpoczęła się 21 maja i będzie trwała jak najdłużej. Jej czas jest nieograniczony. Studentki mają w planach także organizację wielkiego grupowego sprzątania. Muzeum Polskiego Przemysłu Siarkowego w Tarnobrzegu wzbogaciło swoją kolekcję o nowe eksponaty. Zmieniła się także ekspozycja stała. Czas, kiedy muzeum było niedostępne dla zwiedzających, był dobrą okazją do tego, by na nowo urządzić wystawę kufli górniczych. Ta część zbiorów Tarnobrzeskiego Muzeum Siarki jest dość okazała, bo liczy blisko 1500 eksponatów. W szklanych gablotach wyeksponowana została ponad setka. Taką podstawową grupką jest zbiór kufli, które pokazują ryciny Georgesa Agricoli. To był taki XVI-wieczny lekarz, górnik, mineralog, który napisał takie wielkie dzieło De Re Metallica o wydobywaniu. I w tym dziele są zamieszczone bardzo interesujące ryciny, pokazujące cały etap, począwszy od rozpoznania terenu, poprzez poszukiwanie minerałów, poprzez budowę kopalni i jej pracę. Także to jest taka, można powiedzieć, biblia górnicza. I te ryciny Agricoli są po pierwsze bardzo piękne, a po drugie pouczające. Projektanci kufli górniczych, barburkowych, postanowili wykorzystać te ryciny. I właśnie, jak się okazuje, mamy w zbiorach kilkadziesiąt takich okazów. Druga grupa to kufle w formie latarni górniczych, wykonane ze szkła, ceramiki i porcelany. Dla porównania zostały one zestawione z miniaturkami lamp, wiernie odtwarzających ich zarys i charakter. Wzrok przyciągają także kufle z najsławniejszymi kopalniami w dawnej Polsce, czy te ze smokiem wawelskim. Jak się okazuje, kilka lat trwały prace zabezpieczające smoczeniem pod Wawelem, w której uczestniczyli górnicy, no i na kolejnych etapach tych prac po prostu w podzięce robiono im karczmy piwne, projektując oczywiście odpowiednie kufle właśnie z motywem tego smoka wawelskiego. To jest taka ciekawostka, ale na pewno zwłaszcza dzieci będą się tym interesowały. Druga część tej gabloty to są kufle poświęcone najstarszym, najbardziej znanym polskim kopalniom, kopalniom soli w Bochni i Wielicy, oczywiście tym historycznym. Obydwie te kopalnie istnieją, obydwie są dzisiaj obiektami wpisane na listę UNESCO, więc są to najwyższej klasy zabytki. Na wystawie nie brakuje części poświęconej świętej Barbarze i braterstwu górników. Często bywa tak, że naczynie jest pokazane w formie dwóch głów górniczych, jakby zjednoczone wspólną czapką, która jest wieńczeniem kufla. Więc to jest też taki kilka przykładów. No i również w tej gablocie mamy także kufle w formie rogu obfitości. To jest taki motyw starożytny jeszcze od czasów najdawniejszych, od czasów jeszcze homeryckich, kiedy upatrywano w takim rogu obfitości źródło bogactwa. Tym źródłem bogactwa było oczywiście górnictwo. I stąd nic dziwnego, że ten motyw często się pojawia. Przypomnę tutaj, że takim najsławniejszym zabytkiem górniczym związanym z kopalnią Wielicką jest słynny róg Gwarków Wielickich właśnie w formie rogu obfitości, to dzisiaj zabytek najwyższej rangi światowej. Oddzielna gablota poświęcona jest kuflom z elementami biesiadnymi, akcesoriami galowego munduru górniczego oraz widokami kopalni. Już wkrótce w muzeum zaprezentowane zostaną także nowe nabytki, które zakupiło i przekazało Towarzystwo Przyjaciół Tarnobrzega. XIX-wieczny, pochodzący z dawnych Kresów Wschodnich obraz przedstawiający świętą Barbarę, patronkę górników oraz wykonana z brązu na początku XX wieku w cesarskiej odlewni w Wiedniu figura górnika. Jest to bardzo piękne pokazanie całej takiej postaci, z tym, że niestety nie jest to kompletna figura, dlatego że układ rąk wskazuje na to, że prawdopodobnie górnik trzymał kiedyś w ręku jakieś narzędzie górnicze, może jakiś kilow, jakiś oskard. No i również trzymał też latarnię górniczą. Najprawdopodobniej niestety te elementy zaginęły. Niemniej jednak rzeźba jako taka jest bardzo piękna i bardzo wartościowa. Oczywiście po opracowaniu tych obiektów Święta Barbara będzie eksponowana w sali panoramy Machowskiej na parterze.
gdzie zostanie zestawiona z sztandarem górniczym. Natomiast figurka górnika na pewno gdzieś pokażemy. Znowu coś nowego wprowadzone do naszej ekspozycji. Muzeum można zwiedzać we wtorki, czwartki i piątki od godziny 10 do 15, w środy od 10 do 17 i w niedzielę od 12 do 17. 26 maja obchodzimy Dzień Matki. W tym dniu wszystkie mamy otrzymują od swoich dzieci życzenia, uściski i prezenty. Przedszkolaki z Tarnobrzeskiej Trzynastki mamom ofiarowały coś jeszcze. Kilka ciepłych słów na antenie naszej telewizji. Jakie są mamy? Jakie mają obowiązki? Za co dzieci kochają je najbardziej? Na te, wbrew pozorom, trudne pytania odpowiedziały przedszkolaki. Dzisiaj mamy dzień mamy. Dobrze, i co się robi w dniu mamy? Mama jest szczęśliwa. Dobrze, mama jest szczęśliwa. Dlaczego jest szczęśliwa? To robimy na jej prezenty. A jakie te prezenty robicie mamie? Na przykład naszyjnik. A z czego taki naszyjnik można wykonać? Na przykład z makaronu. A czy ty robiłaś taki naszyjnik z makaronu? Czy mama go nosi? Nie, bo dopiero dziś w przedszkolu dorobiliśmy. Wszyscy robiliście? I jak się robi taki naszyjnik z makaronu? Kto powie? Kto opowie? Ja. Nitka, trzeba nitkę i makaron. I tak składamy na tą nitkę. Myślisz, że mama się ucieszy z takiego prezentu? Nie wiem. Za co wy kochacie swoją mamę? Za to, że mi wczoraj kupiła to lolowanta. A ty za co kochasz swoją mamę? Za to, że mnie kocha. Za to, że wszystko dla mnie robi, żebym była szczęśliwa. A kiedy jesteś szczęśliwa? Zawsze. Dobra. Agatka, a ty? Mama mnie bardzo kocha i lubi i bardzo śpiewa. Twoja mama śpiewa? Lubi śpiewać? A gdzie najczęściej śpiewa? W domu. Jak gotuje, czy jak co robi? Gotuje i śmazi. A czy ty śpiewasz razem z nią? Tak. A jaka jest wasza ulubiona piosenka? O kotku. Jaka jest wasza mama? Moja mama jest kochana. W ziemi kupiła tiktaki. Czy mama oprócz tego, że kupuje wam prezenty, to jeszcze coś miłego dla was robi? Robi mi mleczko. Robi mi frytki. A jak można miło spędzić dzień mamy? Iść z nią na imprezę niespodziankę. A kto taką imprezę niespodziankę przygotuje? Tati. Choć tradycyjnego Dnia Mamy, takiego z wierszykami i piosenkami, w tym roku nie było w żadnym z przedszkoli, to pierwiastka recytacji nie zabrakło. Kochana mamo, zaczynam zwyczajnie, że z tobą w domu jest fajnie. I w deszczu, i w słodę, i w smutku, w radości. Wspierasz i ukrych, i życia w miłości. Teraz za wszystko chcę ci dziękować, skromny bukiecik kwiatów darować. Wszystkim mamom z okazji ich wtorkowego święta życzymy samych pięknych i słonecznych dni. Kocham cię, mamo! I na dzisiaj to już wszystko. Zaraz po wydarzeniach zapraszam Państwa na sport. Wystąpienie prezydenta miasta Tarnobrzega na temat podwyżek cen śmieci. Program Pytamy Wprost i wspólne czytanie bajek z okazji Dnia Dziecka, które zrealizowaliśmy razem z Tarnobrzeskim Domem Kultury. Dziękuję za uwagę i zapraszam za tydzień.